Od jakiegoś czasu mierzymy się z pomysłem kupienia psa. Ale nie takiego zwykłego, tylko psa pracującego, psa sportowego. Psa, którego można nauczyć frisbee, agility, aportowania. No i dzisiaj opowiem Wam o pewnym problemie tego pomysłu. Rasa, o której myśleliśmy, to Border Collie, czyli psy w gruncie rzeczy całkiem inteligentne, ale wymagające cholernie dużo pracy. Pracy to są psy pracujące. To są psy, które jeżeli nie mają jakiejś intelektualnej rozrywki, to generalnie rozniosą mieszkanie razem z Wami. I jedną z takich inteligentnych rozrywek dla psa jest na przykład agility. I jest bardzo fajnie, ponieważ mamy tor agility obok naszego mieszkania w parku. Tylko ja Wam coś pokażę, bo niestety no, tor agility ma pewną wadę. Otóż tor agility nie służy do agility. Służy do tego, żeby banda skretyniałych właścicieli mogła puścić swoje psy bez smyczy, żeby się te psy ganiały i irytowały. Nie wiem, czy wiecie, ale jeżeli korzysta się z agility, jeżeli próbuje się przetrenować agility, to potrzebne jest bezwzględne skupienie zwierzęcia, czego nie da się osiągnąć, jeżeli wyżej wymienione zwierzaki nie mają świętego spokoju i nie jest respektowane to, że ich właściciel nie życzy sobie, żeby inne zwierzęta podchodziły do tematu. Więc jeżeli czegoś takiego nie są w stanie zagwarantować, to również sama nauka będzie, krótko mówiąc, mega upierdliwa. A niestety ludzie to taki gatunek, który nie rozumie niczego, co się do nich mówi. A dlaczego nie rozumie? Dlatego, że uważa, że wie wszystko najlepiej. W tym parku szczególnie właściciele psów mają tendencję do puszczania ich luzem i absolutnego ignorowania wszystkiego. Czyli jeżeli się na przykład powie, że wasz pies nie ma ochoty, albo co w sumie ważniejsze, wy nie macie ochoty, żeby inny pies przeszkadzał waszemu, to będzie to absolutnie zignorowane. Będzie to zignorowane do tego stopnia, że na grupach lokalnych ludzie informują o tym, że kupują gazy pieprzowe po to, żeby takiego zwierzaka po prostu nim potraktować, bo właściciel jest zbyt głupi, żeby zrozumieć to, co się do niego mówi. I ten tor agility, który tutaj widzieliście, jest generalnie gównowarty, ponieważ to jest wybieg zamknięty dla psów. Bardzo rzadko, chyba właściwie nie widziałem ani jednej osoby, która trenowałaby w tym miejscu faktyczne agility, czy frisbee, czy cokolwiek innego. Inna sprawa, że ten tor jest odrobinę źle zaprojektowany i mam wrażenie, że te wszystkie rzeczy są trochę za małe i ciężko by było psa faktycznie przeprowadzić przez pełen regiment treningowy, bo jest to po prostu źle zaprojektowane. W tym momencie, już jakby ludzie się na mnie dziwnie patrzą, że ich nagrywam, w tym momencie jest tam 5 psów, które biegają bez ładu i składu i absolutnie, jeżeli chcielibyśmy jakiegokolwiek psa, jakiejkolwiek rasy najbardziej skupionej czegoś nauczyć w tym miejscu, to nam to nie wyjdzie. I niestety jest to bardzo duży problem, jeżeli chodzi o zwierzęta i ich właścicieli, ponieważ najczęściej właściciele jakichkolwiek zwierząt to są cymbały. Nie wiedzą, co mają, nie wiedzą, jak się, czy to pies, czy to kot, chomik, rybka, nieważne. Nie wiedzą, jak wychować, nie wiedzą, jak postępować i potem mamy takie sytuacje. Uwaga, jeszcze tutaj walniemy sobie z ukrycia. Mamy jakąś, co to jest? Mamy jakąś równoważnię, mamy troszeczkę do skakania, mamy słupki i mamy masę psów, które biegają i generalnie przeszkadzają sobie wzajemnie i żadna z tych osób nie trenuje. Ale jest w ogóle coś, co mnie mega irytuje we właścicielach zwierząt,
że nie respektują innych właścicieli zwierząt, którzy mają więcej pojęcia od nich. Nie wiem, czy mieliście kiedyś psa, ja miałem. I bardzo często jest, nie, on jest grzeczny, on chce się tylko pobawić, on chce się tylko poznać. Tylko ja mam w dupie, co chce ten pies, ponieważ ja nie chcę, żeby ten pies poznał mojego psa. Z jakiegoś powodu, nie? Nie bądźmy tutaj też idiotami i nie zachowujmy się tak, że jak niektóre osoby, które znam, jak mają dzieci, to do tego dziecka nie można podejść na metr, jeżeli ma się pomysł na to, że ma się katar, nie? To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli ja mam psa, ja z tym psem wychodzę i jest to młody pies, to wychodzę po to, żeby go czegoś nauczyć, żeby się z nim pobawić, czy żeby ten pies pracował, żebyśmy potem mieli spokój, żeby pies był zadowolony, żeby wszyscy byli zadowoleni. I taka osoba nie rozumie, że ten pies w tym momencie, najczęściej on również nie chce, żeby jakiś inny do niego podchodził, i ja nie chcę, żeby mój pies był rozpraszany. Więc mam problem. Mam problem dlatego, że pomimo, że bardzo, bardzo chcielibyśmy mieć psa, to niestety ludzka mentalność nas od tego troszeczkę odwleka w czasie, fakt. I tak, mamy już kota, ale kot nie jest żadnym problemem tutaj. Kot to jest zwierzę, które jest już wychowane. Masza ma 6 lat, więc Masza to już jest stateczna pani, która ma swoje przyzwyczajenia i która absolutnie nie będzie miała problemu z innym zwierzęciem. Mieszkamy w bloku, co również nie jest problemem, chociaż moja mama prawdopodobnie uzna, że to jest największy problem ze wszystkich. Więc największym problemem są ludzie tutaj w okolicy, ponieważ Park Podolskiego, jak już mówiłem, to miejsce, w którym właściciele zwierząt nie grzeszą inteligencją i widzieliście, jak wygląda park do agility. Nikt tam nie trenuje agility. Te psy biegają bez ładu i składu i prawdopodobnie srają tam, bo ludzie niestety nie mają również takiego podejścia, żeby sprzątać po swoich zwierzakach. Chodzę tutaj od 20 minut. Chodziłem jeszcze sobie chwilę, zanim zacząłem to nagranie. I widziałem co najmniej 7 srających psów i jedną osobę, która sprzątnęła tą kupę. No, to jakby mówi samo za siebie. I teraz mam do was pytanie. Macie zwierzęta? Czy to są zwierzęta, które wychowaliście? Czy to są zwierzęta rasowe, czy jakieś mniej rasowe? A może przygarnęliście jakąś znajdę? Ciekawi mnie, jakie macie podejście do tego tematu i co uważacie właśnie na temat treningów, na temat szanowania tego, co chcą właściciele, na temat szanowania przestrzeni mojej jako właściciela i mojego psa jako mojego psa. I ogólnie, czy lubicie zwierzęta, czy na przykład, nie wiem, wolicie poduszki z anime. Tak czy inaczej, to tyle ode mnie i do następnego. Haha, nie mówię kiedy, bo jeszcze nie wiem, kiedy to opublikuję, więc nie chcę, żeby była wiocha. No, na razie.